Hej, z tej strony Q, a to jest Dark Souls Remastered. Mam nadzieję, że czekaliście z wypiekami na twarzy pozytywni i teraz ciśniemy chyba nie w tym kierunku. W tamtym kierunku. Ja sobie przygotowałem. Jak widzicie, nie miałem ani regeneracji, ani nic, tylko po prostu wyszedłem z gry i widzę, że się zregenerowały te ziomki. Dobra, zrobimy sobie tak, że... O... Stagujemy sobie ich wszystkich na dół i zrobimy coś takiego, że... O, poczekamy aż oni tutaj się zbiorą do kupy. Proszę bardzo. I rzucamy teraz tym wszystkim. Pięknie. Pięknie wyszło, pięknie. Okej. O, i znowu tutaj. Się zbierają do kupy. Rzucają bombkami. No i dobra, tego jednego to już pokonamy normalnie, co? Proszę bardzo, jechane. Regen. I znowu jechane. Regen. I znowu jechane. Okej, okay, pokonany ziomek. Tak, pokonany. Coś dropło w ogóle, coś tego jest? Z nich chyba potrafią tytanit dropić albo coś takiego, nie pamiętam dokładnie. No i dobra, chodźmy dalej. Co my tu mamy? Przyjrzyjmy się. Wow, tam mamy wielkiego szczura. Tutaj mamy co? Mamy drabinę na dół. A tu mamy jakiś, kurczę, jakąś drogę. W jakimś kierunku. Tu pełno szczurów, goddammit. Tylko pytanie, jak z niej walczyć, bo jak one się rzucą na mnie wszystkie, to będzie źle. Wow, czemu aż tyle szczurów na raz dostało ode mnie damage? Ta katana ma niesamowite hitboxy. Dobra, to jest najlepsza miejscówka w całej grze pod względem farmienia człowieczeństw. Jak wiadomo, już wspominałem, szczury mają największą szansę na... wydropienie człowieczeństwa i to jest właśnie ta najlepsza miejscówka na to. Okej, okay, pozwiedzajmy sobie tutaj, poszukajmy. Ohoho, tam coś mi uciekło. Tu jest kolejny szczur, który się na mnie rzucił, ale ja cały czas chodzę przezornie z uniesioną tarczą. Tu sobie nie możemy wskoczyć na niego, ale czy to nie jest pułapka jakaś? Tam jakiś przedmiot leży. To są kolejne szczury, tak? Dobra, zabijmy sobie. Smutne jest to, że te szczury tutaj nie padają po jednym strzale. Musiałbym walczyć chyba... O właśnie, tak. Dwiema na raz. Dobra. I tu mamy jakiś przedmiot. Klucz do komnaty ściekowej. Wow, wow, wow. Sprawdźmy sobie, dokąd to prowadzi. Klucz do komnaty ściekowej. Czyżby to był klucz prowadzący, tak pamiętam, tam była jeszcze jedna rzecz na dole, ale to chwila. Najpierw sobie ogarnijmy komnatę ściekową. Czy chodzi to o to? Tak, klucz do komnaty ściekowej. Chodzi o tą komnatę, tam jakiś grubas sobie biega. Oczywiście to inny gracz. Tutaj mamy co? Lew. Okej, mamy lewa. No i ogółem to tutaj mamy ognisko. No i jak widać pełno znaków. Rozpalone ognisko, siądziemy sobie, nabijemy może nowy poziom, co by na to pozytywnie, tylko kurde, co teraz machnąć sobie? Może machniemy trochę witalności, żeby tego życia jednak było troszkę jeszcze więcej. No i dobra. Coś chcemy jeszcze? Chyba nie. Ja tutaj znalazłem parę rzeczy, o których nie wspominałem od razu. Jedna rzecz to był... wielki topór. Mamy skalowanie CE, aż 32 siły, żeby nosić go jednorącz. Ten wielki topór to solidny kawał żelastwa. Jednym ciosem można posłać wroga w powietrze, ale potrzeba do tego nie lada siły. Trzeba też celnie wyprowadzać uderzenia, bo każdy nieudany wymach to wręcz proszenie się o ripostę. No właśnie. Ale i ma jebnięcie. 14 jednostek, kurde, kilogramowych tutaj waży. To jest naprawdę kosmiczna ciężkość, chociaż są i cięższe rzeczy. No. Zobaczmy sobie jeszcze może ten opis. Ok,
każdej społeczności zawsze trafiają się zepsute jednostki kierujące się chciwością. Czy zmieniłyby się, gdyby stały się w nieumarłymi i zostały wygnane do głębin? Użyj tego klucza, by się tego dowiedzieć. No i użyłem i się jeszcze tego nie dowiedziałem. No ale dobra. Zaspiliśmy niestety część przeciwników. Rozwalmy sobie tego pana i możemy już iść tędy. To co teraz? Teraz chyba pójdziemy dalej. Znowu do tych szczurków. Ogarniemy sobie te macik ładnie. Okej. No jak widać już tyle tych szczurów zabiłem, a człowieczeństwa dalej żadnego. Tutaj zablokujemy. No. Dalej, zero człowieczeństwa. Dobrze, że te szczury są takie jakieś takie niedojebane, trochę mi się wydają. Tutaj idziemy, tak? Pytanie, czy my tam dojdziemy? Uwaga. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, chyba jest jakaś przepaść. Tylko nie pamiętam, w którym miejscu to było. Chyba, że źle pamiętam. Chyba źle to pamiętałem. A tam jakaś mgła jeszcze jest. O, popatrzcie. No dobra, to tu i tu jeszcze mamy jakieś przejście na dół. Sprawdźmy sobie to. No, tutaj woda spływa, to ja tam chyba raczej nie chcę teraz aktualnie pójść. Pójdźmy sobie dalej tędy może. Zobaczmy, dokąd nas prowadzi ten dym tajemniczy. Od razu mówię, że to nie boss, więc tutaj możemy iść. O, tutaj mamy tego frajera, co czaruje znowu. Pamiętacie go z kościoła? I jakieś wielkie szczury. Da. Fajnym byłoby ogarnięcie tych szczurów najpierw, jak najszybciej. Dobra. No i teraz mamy tego ziomka, tak? Rozwalmy go sobie. O, 3 ciosy i padł. Myślałem, że będzie silniejszy. Niestety dalej nic mi nie dropnął, a szkoda, szkoda. Da, mamy tutaj szczurka. Szczurka rozwalamy oczywiście. I sprawdźmy, czy coś się jeszcze kryje tutaj. O, proszę bardzo, są. 2 szczurki, ale takie słabsze. Człowieczeństwo nawet jedno, super, bo będę potrzebował w przyszłości 30 człowieczeństw aż. No okej, czy tutaj coś jeszcze jest? Duży odłamek tytanitu, bardzo fajnie, bardzo fajnie. To mi pozwoli katanę już zrobić na plus 6. Tam na dół widzę jakieś pochodnie, jakieś przejścia. Będzie się dało prawdopodobnie tam zejść pozytywnie. No i dobra, chodźmy tutaj jeszcze dalej. Tu jest jakiś szczurek, ale się tak odwraca dupą trochę. Okej, czy tutaj coś jest? Nie. Teraz pytanie, czy tutaj coś znajdziemy. O, proszę bardzo, to jest... To jest przejście takie właśnie, jak tutaj... Oczywiście tam możemy spaść, nie zginiemy. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że będzie mieć przerąbane, ale... Ale nie zginiemy od razu od upadku. Chodźmy, spróbujemy teraz pójść tędy, co? Spalimy sobie tego szczurka. Tutaj właśnie w tych tunelach warto mieć taką broń, która atakuje z góry na dół albo pchnięciami, bo jakbyśmy tak machali wszerz, to za dużo byśmy nie zdziałali niestety. Słyszycie te dźwięki? To są niebezpieczne dźwięki. Tu mamy wielkiego szczura, który spanikował na nasz widok. I chyba tam nie chcemy iść. A właśnie tu jeszcze jest spadek w dół. A ja tam nie chcę spadać w dół, więc... Cofniemy sobie troszkę. Tylko żebym teraz nie spadł jak głupek. Tam jeszcze nie. Tutaj jeszcze nie wchodziłem.
Tak, tutaj mamy to znowu. A rzućmy bombkę, żeby tutaj się za długo z nim nie walczyć. Coś mi dropłeś? Duży odłamek tytanitu, super. Aha, i tu mamy znowu ten. Dobra, czyli da się jakby przejść wszędzie, tylko że różnymi ścieżkami, tak? Nie musimy ryzykować skakania przez te dziury. Wrócimy sobie teraz tutaj na górę. No w sumie to wrócimy bardzo mocno. Z tego co wiem teraz. Ale dobra, wracamy. Wrócimy sobie tam, gdzie były katy. Tam były takie pudełka za pudełkami. Wow, dzięki. Ktoś rozpalił ognisko, super. Tam były takie te pudełka. O, coś jak tu. Tutaj tą drabinę może jeszcze. Chociaż nie, dobra, przejdźmy sobie tutaj do drabiny najpierw. Bo ja nie pamiętam dokładnie co to było, a nie chciałem. Chciałem to jakoś tak płynnie w miarę ogarnąć. Zobaczmy czy tutaj są. Nie można otworzyć z tej strony, no właśnie, czyli dobrze myślałem. Tutaj się na razie nic nie zrobi z tą drabiną. Także idziemy, wracamy sobie tędy. Tutaj znowu się porespiły te małe plugastwa. No okej, ale przeszedłem bez żadnej spiny, więc... Chociaż tyle. Że tak, przebiegamy sobie jak najszybciej. Tędy. Potem tędy. Znowu biegamy tutaj. Z tego co pamiętam, to te katy chyba się nie respią, prawda? No właśnie, te katy się nie respią. Także schodzimy sobie tutaj. Teraz przeskakujemy jak najszybciej tutaj, bo te pieseły będą. Okej. Pieseły stety, bądź niestety się respią. I teraz idziemy sobie tutaj. Spadliśmy sobie tutaj. Tu jest pełno kości. I tak dalej. Ale z tego co widzę, to te psy chyba nie umią zaskoczyć ze mną. A tu mamy tego pana szczura. Z panem szczurem zaraz się zabawimy, tak fajnie od góry, bo to będzie duży boost dla naszych obrażeń. Ale najpierw przejdziemy sobie na drugą stronę, ponieważ to jest pewna bardzo fajna, ciekawa rzecz, którą możliwe, że będziemy używać w przyszłości. Mianowicie jest to pajęcza tarcza. Zobaczmy sobie opis. Proszę bardzo. Tarcza górskich bandytów. No właśnie, to jest początkowa tarcza bandyty, jeśli gramy bandytą. Ma nietypowy kształt i jest ozdobiona wizerunkiem czarnego pająka. Zapewnia odporność na trucizny. No, odporność na trucizny ma bardzo duże, mimo tego, że tutaj tego nie widać. To jednak trucizny, toksyny, bardzo. Najlepsza tarcza chyba w całej grze na to. Do tego ma stabilności, no w miarę 100% redukcji obrażeń w blokowaniu, więc fizycznych. Naprawdę zarąbista tarcza. Tak wygląda, coś takiego. Z takim pajączkiem. To jest dość ciemno, więc jakoś tak za dużo wam nie pokażę. Ale wygląda w miarę ładnie. Wracamy do naszej balderskiej tarczy. Mógłbym sobie ją tak ten, bardziej ulepszyć. No i dobra, i tam mamy tego szczurka, tak? Spróbujemy sobie na niego wskoczyć, jakoś tak sensownie w miarę. O, może tędy. O, coś takiego, stąd. No nie wiem, nie wyszło mi to w ogóle. Szczurek, tu tam jakieś dipsy, a ja cię potnę. Okej. No bo da się też zaskoczyć na tego szczura i tak fajnie go tam pociąć, ale przez to, że on był zagrowany już wcześniej, bo mnie wcześniej zauważył, to było trochę ciężko tak ten, bo on się tam ruszał za bardzo. No i dobra, teraz sprawdzamy, czy tutaj nie widać... O, ja stąd przyszedłem wcześniej. Może pamiętacie, może nie. Także chodźmy sobie dalej. Tutaj jest ta drabina. Tutaj są te szczury różne. I przedmiot, który wziąłem z tych zwłok. Dodatkowo możemy sobie zjechać tutaj na dół. Ale czy ja chcę sobie zjechać tutaj na dół, o to jest pytanie. Podejrzewam, że wielu graczy, jak na przykład gra sobie pierwszy raz, powiedzmy, że tędy przyszła, a przynajmniej ja tak zrobiłem, jak grałem pierwszy raz. Kurde, że ja takie rzeczy pamiętam, nie? To ja sobie biegłem tutaj. W ogóle się nie spodziewałem, że tutaj coś może być.
I potem to się skończyło tak, jak się skończyło, czyli w ten sposób. No właśnie. I tutaj mamy bazyliszki, które są niesamowicie niebezpieczne i możliwe, że ja właśnie tutaj zginę, czekajcie. Nie, dobra, udało się. Udało się przeżyć. Okej, pierwszy wstępnie encounter z nimi jest przeżyty. Słyszycie to takie jakby chrapanie, takie jak predator. Swoją drogą zajebisty głos nadawałby się do ASMR. Po drugie, to właśnie są te bazyliszki. Duża dusza nieznanego żołnierza. I tutaj jak oni mają te oczy, to nie są oczy, to jest tylko taka podpucha. Oni prawdziwe oczy mają takie pyci maluteńkie, gdzieś tam niżej pod tymi oczami mają taką prawdziwą mordkę. Oko śmierci wydropiło. Poza tym mamy tutaj takiego, kurde, jakiś pomnik dziwny, z takiego jakby, nie wiadomo co to, jak to nazwać. Wygląda jak skamieniały kryształ albo coś w tym stylu. I można to rozwalać. Takie coś się respi co jakiś czas w losowych miejscach. A o co z tym chodzi? Chodzi o to z tym, że to się produkuje wtedy, kiedy jakiś gracz u siebie w świecie ginie właśnie przez klątwę. Klątwa tutaj to właśnie ten dym, który oni wypuszczają. Ona się bardzo szybko nabija, więc nie warto wchodzić w ten dym, nie warto ryzykować, bo wtedy tylko jedyne co po nas pozostanie to taki pomnik śmieszny. Także no, proszę uważać. No i tak, ja tu sobie spadłem, niechcąco powiedzmy, bo pułapka i przerąbane i w ogóle, kurczę, jak tutaj to ogarnąć? Ja mamy kolejnych panów. Ja sobie to może spróbuję ogarnąć tak... Nie wiem, udało mi się? Wow. Okej, nabija się klątwa. No i tak trochę już bez sensu, żeby tam... O, jest. Dobra, zabity gościu. Dobrze, że przyszedł tutaj. Teraz trzeba poczekać na tą klątwę. Aż się rozrzedzi i może nie ryzykując zabijemy tego pana ogniem. No właśnie. No i dobra. Czy my tutaj coś jeszcze mamy? W ogóle jakiś dym. To fuck w ogóle, nie wiadomo o co chodzi. Jakieś kurde spleśniałe rzeczy tutaj żyją. Na górze nic tu nie ma, nie ma. Pierścień złego oka. O, widzicie? Te oczy to tylko takie drgające główienka, a niżej ma buzię z takimi zębiskami śmiesznymi i oczy, ale się odwrócił ham. Mam nadzieję, że dostrzegliście, o czym mówiłem wcześniej. Także to jest tylko taka ściema, prawda? Takie dziwne, śmieszne coś. No i dobra. Chodźmy na górę, bo to chyba nam tylko pozostaje tutaj, w tej sytuacji. I popatrzmy sobie. Tutaj jakiś gościu. No, za bardzo z nim nie powalczyłem teraz. Ale da, pokonany. No i sprawdźmy w ogóle, co ja tutaj zdobyłem. Zdobyłem czarne oko, tak? Oko śmierci znaczy. Zwabiaj upiory z innych światów. Przedmiot do gry sieciowej, zwabiaj upiory. Straszliwe oczy śmierci sieją zniszczenie w sąsiednych światach. Upiory zwabione do świata gospodarza mogą stać się ofiarami, dzięki czemu oczy śmierci rozmnożą się i nadal będą nieść zakładę. No właśnie. To jest właśnie te oko, które... Znaczy, to jest ten taki jakby czarny znak, który często spotykamy na podłodze gdzieś. To znaczy, że ktoś użył tego oka śmierci, żeby popsuć innym grę na New Game Plus, bo wtedy się pojawiają takie czarne dodatkowe... Znaczy, takie czarno-czerwone dodatkowe potworki, które powiedzmy są bardzo... Może nie bardzo, ale są silniejsze niż zwykłe potworki. Dlatego należy uważać. No. Kurde, znowu tu spadłem. Dlatego tak. I aż trzech graczy może znaleźć... Może znaleźć ten znak czarno, taki biały. I zaatakować właśnie gracza. Więc jak ja teraz bym zrobił ten manewr z tymi oczkami... Wow. To mogłoby się to skończyć źle dla mnie, bo mogłoby aż trzech na raz gości przyjść i mi skopać dupę. Albo ja im. Ale nie przewiduję takiego scenariuszu. Okej, tu mam jakiś przedmiot.
Dusza nieznanego żołnierza, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą sobie chyba założymy. Absorbuje punkty życia pokonanych wrogów, czyli zwiększa nam życie, tak jakby leczy nas troszkę za każdego zabitego typa. Według legendy w tym pierścieniu zaklęty jest duch potwornej bestii, która przepuściła szturm na Astorę. Może Solar by coś powiedział o tym więcej. Potwór nadal łaknie krwi, pochłaniając esencję życiową powalanych wrogów. No i spoko, możemy sobie to ubrać, bo na razie pierścień wiedźmy nam nie jest potrzebny. Aha, i tędy się w kółko chodziło, tak? Tu była brama, dobra, czaję. Czy tu się gdzieś dalej idzie? Nie. Tutaj to spleśniałe coś mogłem rozwalić, świetnie. Jestem z tego dumny. Wow, tu jest ziomek, nie dmuchaj tutaj tym. Przez tą wodę tutaj słabo zauważyłem. Dobra. Słabo zauważyłem w ogóle, jaki tekst. Chyba nie zauważyłem w ogóle, a nie słabo zauważyłem. Dobra, tu się idzie dalej, tu się idzie. Tu ktoś zginął, co oznacza, że tutaj można zginąć. Są szczury, jakieś duże. O, uniki mają, ataki mają dystansowe jakieś z naskokiem. Ale co z tego, jak ja mam skillsy. Chodźmy sobie tędy. Pach. A tu chyba nic nie ma z tego, co widzę. Teraz idziemy w tym kierunku. Mamy kolejnego szczura, którego szybko rozwalamy, bo nas nie atakuje, więc easy. Wow, mroczny rycerz Kirk mnie zaatakował. To ja mu na dzień dobry backstaba robię. Ten rycerz atakuje w tym miejscu. Jeśli jesteśmy człowiekiem, także to jest bardzo ważne, bo z nim jest tak jakby quest. On nas musi nawiedzić chyba tam z 2 albo 3 razy w całej grze. I wtedy dostaniemy jego zbroję. Także jeśli chcemy... Co to tyle? Na tyle cię stać? No okej, okay, mroczny rycerz Kirk został pokonany. Podniesiemy od niego jakieś tam bajery. W sumie nic takiego nie dostałem od niego, dostałem tylko tam 5 kafli dusz, człowieczeństwo, w sumie tyle. No, gdybym był nieumarłym, on by mnie niestety nie zaatakował, więc już bym przegapił pierwszy encounter, a jakbym zabił bossa z tej lokacji, to on by się już nie pojawiał więcej, więc coś się da łatwo zepsuć niestety. Dlatego tak was uprzedzam tutaj, że opłaca się jednak biegać w tym człowieczeństwie. On tam jeszcze w 2 albo 3 miejscach mnie zaatakuje, dlatego ja też będę w niektórych miejscach jeszcze biegał jako człowiek. I tak dalej pójdzie i nie będę ginął w ogóle, jak na razie. No to kurde, całą grę będę na człowieczeństwie przechodził. Chociaż wątpię, pewnie zginę jeszcze 300 razy. W końcu to jest Dark Souls. Nie tacy weterani umierają. Co my tu mamy? Ścianę. Okej, okay, świetnie. Nie wiem, czy pamiętacie, tam na górze byłem. Tam był ten duży szczur. Przez chwilę popatrzyłem sobie tutaj, że te ścieki spadają. I zawróciłem, żeby niechcąco wpaść w pułapkę. No właśnie, jakbym nie zawrócił wpaść w pułapkę, tylko zszedł tam, to mógłbym sobie zjechać ładnie z jeżdżalnią albo tu do tej wody i umrzeć, albo tutaj po boku i właśnie dostać się tutaj. Potem wtedy się idzie na lewo i tam mamy Kirka, który nas atakuje. Więc tak, teraz możemy sobie iść schodami tutaj na samą górę i otworzyć sobie skrót. Proszę bardzo, jesteśmy tutaj. Tu jest ta drabina, tu był szczur. Easy peasy. Miejscówka pozamiatana. Nie było to takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Mimo tego, że delikatnie to przypomina labirynt. Tutaj warto uważać też na sufit, bo widać, że tam są te takie różne bajery, które mogą nam spaść na twarz, chyba, tak mi się wydaje, albo już pospadały. Mamy jakieś różne szczury. Czekajcie, a może tego szczura sprzątnę najpierw, bo on jest bardziej mobilny, więc on mi może zaskoczyć nagle z dupy. O, proszę bardzo. Okej. Dobra, z tym to ja się na razie nie chcę bić, nie? Tam po tamtej stronie nic nie było i po tej stronie też nie ma żadnego przejścia. Tylko tu jest jakieś przejście tajemnicze i tu jest rozwalana brama. Idziemy sobie tu i co my tu mamy? Jakąś bramę i takie genialne drzwi. Zawsze mi się podobał wygląd tych drzwi, bo wyglądają jakby coś się próbowało tam dostać. Są
zamknięte. No, otworzymy to kluczem, ale jeszcze nie teraz. Nie jestem do końca przekonany, czy tutaj coś było w tych schowanych zakamarkach za pudłami, dlatego sobie wszystko porozwalam. I chyba tutaj nic nie ma. Mianowicie jest tutaj gościu jeden taki, o, śmieszny. Zobaczcie sobie, jak on wygląda śmiesznie. Jakie ma śmieszne ciuchy. Takie ma śmieszne ciuchy. Czekajcie, ja się odsunę, bo tutaj ten blob do mnie przyszedł. Także ja sobie go może najpierw sprzątnę, żeby mi nie przeszkadzał i teraz będę się mógł relaksować przy NPC-u. Żaden inny jakiś ślimaczek do mnie nie idzie. Także sprawdźmy sobie to. Jeszcze te bombki może sobie usunę. Okej, okay, porozmawiajmy z nim. A peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Okej. Okay. Mamy śmiesznego pana. Porozmawiajmy z nim jeszcze. Z nim jest taki myk, że czym więcej u niego dusz zużyjemy, on tym więcej nam powie ciekawych informacji o świecie. I'm afraid I don't see anything here. I don't see anything yet. I'm afraid I don't see anything here. Właśnie, no, powiedziane yet na końcu, czyli że jeszcze nic nie widzi, a widzę, że tu w tłumaczeniu tego nie uwzględnili. Mamy żywicę złotej sosny do kupienia. Dodatkowo mamy kryształowy prosty miecz. Z kryształowymi rzeczami jest... tak sytuacja wygląda, że one są... Skalowanie mają na tyle dobre, na ile miały w normalnych formach. Dodatkowo jeszcze mają jeszcze silniejsze bazowe obrażenia, czyli po prostu cud, miód, broń. Minusem jest tak to, że są w miarę kruche, wiadomo jak to kryształ. Czyli bardzo szybko się psują, a jak się już zepsują, to się ich nie da naprawić i są zepsute na amen. I w trakcie psucia się też ich się nie da naprawiać, więc... To są takie bardziej specjalne bronie, żebyśmy sobie zrobili kryształową broń i na przykład stwierdzili, że dobra, to jest nasza super tajna broń i użyjemy ją tylko na kogoś tam. Bo tak biegać cały czas z kryształową bronią w przyszłości to też słabo. I mamy tak, kryształowy prosty miecz, zwykły pchnięcie, krystaliczny prosty miecz, którego pochodzenie owiane jest tajemnicą. Jest piekielnie ostry, ale niestety bardzo kruchy, więc jego przydatność jest ograniczona, gdyż ubytków w krysztale nie da się naprawić. Tutaj w sumie to samo, tylko że to jest wielki miecz, a tu jest tarcza nieznanego pochodzenia. Świetna w obronie, ale bardzo krucha i niemożliwa do naprawy. No właśnie, sprawdźmy dalej. Mamy tutaj jakieś najzwyklejsze strzałki i bełty, więc nic przydatnego. I mamy cały set podróżnika. Hełm mędrca. Dziwny hełm ze starożytnej krainy Zena. Ojczyzny Dom Hnala. Handlarza osobliwościami. Dwa rogi prawdopodobnie symbolizują mądrość. Nie wiem, kurwa, od kiedy, no ale okej. Zbroja pełnego chwały. Dziwna zbroja, bla, bla. I symbolizują chwałę, tak? Dalej, złote bransolety są symbolem zwycięzcy. I buty podróżnika są symbolem odkrywcy, więc mamy same dziwne rzeczy. Możemy sobie to ubrać. Nie jest to może jakaś mega zajebista zbroja, jest dość ciężka, więc nie będę jej kupywał. Potem on, jak pokonamy, nie pokonamy, jak zabijemy w dwa dzwony przebudzenia, ten gościu sobie wstanie i wyjdzie po prostu, pójdzie sobie do Firelink, że tak powiem, a przynajmniej obok Firelink i tam będziemy mogli właśnie handlować z nimi duszami, żeby mógł gadać coraz więcej rzeczy ciekawych o świecie. Dodatkowo będzie miał różne zbroje od przyszłych bossów, które się będzie dało nosić. O właśnie, dzięki wielkie, dzięki. Miły gościu, miły. Nie powiem, że nie. No i dobra, chodźmy może teraz w tym kierunku. Zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. Gdzie to nas zaprowadziło? No, tutaj znowu. Gdzie patrzyłem z góry. Tyle, że teraz jest jeszcze niżej, że tak powiem. O, tam już nie pójdę. I to jest tak, już mogę wam sprzedać małego spoilerka. Tutaj jest walka z bossem na takiej dużej arenie. Zresztą tam nawet mgły mamy. I bardzo jest wskazanym zrobienie to, co ja zrobiłem. Czyli dostanie się tam na wyższe te półki i pokonanie tego tunelarza z tulejarza. Czyli tego gościa z trójzębem, który tam kastował i zwiększał siłę szczurów.
Bo gdy będziemy atakować tutaj bossa, to ten gościu jak będzie się zachowywał jak frajer, jak ostatni, kurde, skończony frajer i będzie strzelał cały czas do nas z góry, więc po co sobie utrudniać, prawda? Jak można sobie ułatwiać. Super mądrości życiowe. Ezekiel. Nie no, Ezekiela tutaj nie chcemy. Zejdźmy sobie tutaj niżej troszkę. Pozwiedzajmy. Może coś znajdziemy jeszcze ciekawego. Da, tutaj nic nie ma. Można tam z tej wyższej półki, z której teraz szedłem, kuszą albo łukiem jeszcze tego typa tam pozamiatać. Także to jest zawsze też jakiś plus. A tu mamy rycerz Solaire. Oczywiście bierzemy go sobie. I tutaj też mamy rycerza Lautreka z Karim. Tylko najpierw się ten wezwie, bo nie mogę dotknąć. Ciężka kusza. Ciężka, ciężka. Dobra, mamy Solara. Wzywamy rycerza Lautreka. Kurde, oni to tak się chyba lubią, że tak razem znaki zostawiają, co nie? No ale fajnie, możemy przynajmniej udawać, że tak pseudo podróżujemy tam z jakimiś przyjaciółmi. Że są tutaj tacy interaktywni NPC, którzy z nami chodzą i w ogóle jest fajnie. Więc Lautrek, chodź tutaj, widzisz? O, chodź, chodź, chodź. Mam nadzieję, że teraz walka z tym bossem nie będzie tak łatwa jak z gargulcami. No ale dobra, co, wbijamy, co panowie? Wbijamy czy nie wbijamy? Uwaga, 3, 4, albo czekajcie chwilę. Ja jeszcze sobie zrobię taki mały manewr śmieszny. Sobie tą żywicę dam. Bo tutaj też będzie fajny motyw z tym, że można bossowi ogon odciąć i wtedy dostaniemy też dodatkową broń. Dobra, wbijamy. Sprawdzamy, o co chodzi. Zobaczmy, co to za boss. Były dwa gargulce, to może teraz będą trzy gargulce. Uwaga! Jest to jeden z moich ulubionych bossów, tak by the way. Wygląda jak krokodyl. Z zębowym brzuchem. A tu się okazuje, że co? Że jest to cipko smok. Znaczy ziewający smok. Zajebisty boss, zajebiście wyglądający. Minusem jest to, że jest chyba jednym z najłatwiejszych bossów w całej grze. Co oznacza, że ja mogę zginąć, bo ja zawsze robię jakieś głupie rzeczy. Masz czapę. Dobra, uciekamy na bok. Ja sobie tutaj teraz żywicą zrobię prądy. Wow, żebyś mnie nie kopnął przypadkiem. Dobra. I teraz będę napierdzielał po ogonie. Wielki topór smoczego króla już dostałem. Wow, fajnie. No i fajnie. I teraz czekamy na pewne tutaj ułożenie, żeby on się odpowiednio... Tylko, że przez ten NPC będzie ciężko teraz, żeby on... O właśnie, nie o to chodziło. On się musi położyć, a potem szarżować. I po szarży jest bardzo podatny na obrażenia, ale widzę, że on się nie położy, póki ci panowie będą mu przeszkadzać. Cholera. A też głupim byłoby teraz atakowanie go, bo on... No właśnie, bo on jest... Dobra, coś mu tam zrobię, żeby nie było, że NPC za mnie robią robotę. O, właśnie. Dobra, ze dwa ciosy stykają, teraz się odsuwamy. Czekamy, aż zrobi szarżę. I biegniemy mu na tyłeczek. Tutaj robimy dipsy. A jeszcze jedne może? A jeszcze jedne może? Dobra, i teraz ucieczka znowu, bo gościu będzie skakał. No i tak mniej więcej wygląda walka, jak chcę z nim gra solo. Bardzo łatwe, bardzo banalne. Teraz będzie żygał, więc z tym trzeba uciekać, bo jak jesteśmy w tych żygowinach, to strasznie nam się psują ekwipunki. A tego byśmy nie chcieli, żeby nam się nagle w trakcie walki nasza główna broń zepsuła, albo coś w tym stylu. Nie będąc przygotowanym na to, że... Ej, Solar mi zaraz umrze. Solar! Umarłeś? Czekajcie, może zaliczy, że ten... Dostaniemy? Nie, nie dostaliśmy tego słoneczka. Słonecznego tego. No trudno, no Solar się poświęcił, bo on jest taki, kurde, on jest tego typu człowiekiem, że a idźcie beze mnie, ja się poświęcę. O. Na szczęście będzie się dało go jeszcze spotkać, będzie się dało go używać, bo on w moim świecie tutaj był tylko jako duch, więc... Tutaj mamy zbroję.
O, widzicie, mamy dwie pary, bo to była właśnie ta zbroja, z którą zaczyna wojownik na samym początku. I do tego dostaliśmy fajny kluczyk. Zobaczmy. Klucz. Klucz do Blighttown. Miejsca, które jest, że tak powiem, testem nowych graczy Dark Soulsa. Do Blighttown się dochodzi i w tamtym momencie albo ktoś po prostu odinstalowuje tą grę i stwierdza, że Soulsy to nie dla nich i to jest chujowa gra, albo ten ktoś przechodzi Blighttown i zostaje pełnoprawnym graczem Dark Soulsa pozytywnie. Także zobaczmy sobie. Klucz do Blighttown. Klucz do Blighttown z głębin. Miasta nieumarłych, połknięty przez ziewającego smoka. Trochę źle zintonowałem, nieważne. Jak sugeruje nazwa, w Blighttown panuje zaraza. Nawet brudni mieszkańcy głębin zdają sobie sprawę z zagrożenia. Zbudowali te potężne drzwi, by bezpiecznie odizolować się od reszty miasta. No właśnie, chodzi o te potężne drzwi, o których ja wcześniej mówiłem, że wyglądają bardzo ładnie. No i teraz mamy do tego klucz. Tam sobie tylko spadniemy i umrzemy, więc tam nie chcemy spadać. Kolejny boss bez zgonu, pokonany. Co prawda ja się tutaj posiłkuję też wsparciem w postaci tych fantomów. Jednak, tak jak mówię, taktyka na tego bossa jest bardzo banalna. Czekajcie, ja chyba nie tędy chciałem pójść, nie? Albo tędy, albo nie tędy. Kurde, nie pamiętam. Którędy ja przyszedłem? Przyszedłem skąd ja przyszedłem? Goddammit. Czekajcie, muszę ogarnąć to teraz. O Boże. Nie, dobrze. Ja tędy po prostu sobie wracam, nie? No, ja sobie tędy wracam. Na legalu. Do góry. I potem gdzie były? To jest schody dalej. Tu są schodki. I potem ten gdzieś tutaj były dalej. Albo i nie było. O. Nie pamiętam w sumie, bo zawsze ja wracałem tędy jak używając tego, kości po prostu. Ja tu mamy kolejne te przejście. O, jest tutaj. Jesteśmy koło tego ziomeczka. I tutaj mamy klucz do Blighttown. Otwieramy wielkie, potężne, zajebiście wyglądające drzwi. Zmienia nam się filtr kolorystyczny oczywiście. I będziemy schodzić w odmęty piekieł. W przyszłym odcinku pozytywnie. Mam nadzieję, że wam się spodobała lokacja, że wam się spodobało, że tak w miarę płynnie przeszedłem. Pokazałem tam walkę z Kirkiem, pokazałem gdzie co i jak. Większość, o ile nie wszystkie rzeczy zdobyłem. Więc wcale ta miejscówka nie była aż taka straszna, jak mogłaby się wydawać, aczkolwiek dla kogoś początkującego może się okazać bardzo irytująca. No. I to tyle. Jakby jakieś pytania zaistniały, to chętnie odpowiem w komentarzach i widzimy się w następnych odcinkach Dark Souls. Trzymajcie się.